Hi, jaj hyla Ola. Welcome to Dansk Kursus for Beginner. Cześć, nazywam się Ola i witam Was w kursie języka duńskiego dla początkujących. Wiemy już, jak się przywitać, jak się przedstawić. Hi, jaj hyla Ola. Umiemy też powiedzieć, skąd pochodzimy. Jaj komma fra Polen. Pochodzę z Polski. Dzisiaj czas na pytanie, co słychać? Co u Ciebie? Woden gołdej. Woden gołdej. Co słychać? Jak leci? Pierwszą odpowiedzią będzie Digo got. Tak. U mnie dobrze. Dziękuję. Tak oznacza dziękuję. Digo got. Tak. Kolejną odpowiedzią będzie Digo fint. Wszystko w porządku, wszystko świetnie. Digo fint. Jeżeli u nas nie za dobrze, powiemy wtedy Digo iksagot. Digo iksagot. Iksagot, nie za dobrze. Możemy też powiedzieć u mnie niespecjalnie. Digo iksaligot. Digo iksaligot. Jeżeli chcemy zapytać tą osobę, która nas zapytała, co słychać, a u Ciebie? Użyjemy znanego Wam już pytania. Wemedaj, a u Ciebie? Podczas pobytu w Danii na pewno usłyszymy takie pytanie. Taylor du dansk? Taylor du dansk? Czy mówisz po duńsku? Drugim pytaniem, które oznacza, czy umiesz mówić po duńsku, jest kiedy Taylor dansk? Kiedy Taylor dansk? Na to pytanie możemy odpowiedzieć je, de kea got. Tak? Umiem mówić po duńsku? Możemy też powiedzieć, że mówimy tylko trochę, czyli je lit. Je lit. Jeżeli ktoś nas zapyta kiedy Taylor dansk, a my nie umiemy mówić po duńsku, wtedy powiemy nai. De kejajik. Naj, de kenjajik. Je, tak, naj, nie. Jeżeli ktoś zapyta nas Wilket sprou Taylor du? Wilket sprou Taylor du? Oznacza to, w jakim języku mówisz. Sprou, język. Wilket sprou Taylor du? Odpowiadamy najpierw, mówię po polsku. Jaj Taylor Polsk. Jaj Taylor Polsk. Mówię po duńsku. Jaj Taylor Dansk. Kolejne to Jaj Taylor Engelsk. Mówię po angielsku. Jaj Taylor Tysk. Mówię po niemiecku. Jaj Taylor Fransk. Mówię po francusku. Teraz czas na bardziej prywatne pytanie, czyli edu gift, czy jesteś mężatką lub czy jesteś zamężny, niezależnie czy mówimy to do kobiety czy do mężczyzny, powiemy edu gift. Na to pytanie możemy odpowiedzieć je, jaj er gift. Tak, jestem. Rzadką jestem żonaty. Lub nai. Jaj er ige gift. Nie, nie jestem. Rzadką nie, nie jestem żonaty. Jeżeli chcemy rozwinąć tą wypowiedź, możemy powiedzieć jaj ha in kone. Mam żonę. In kone, żona. Albo jaj ha in men. Mam męża. In men, mąż. Było pytanie edu gift, ale możemy też usłyszeć pytanie hadu in kerste? Hadu in kerste? Czy masz chłopaka, czy masz dziewczynę? Jak widzicie, słówko in kerste jest neutralne, czyli po samym pytaniu lub odpowiedzi, jak powiemy jaj ha in kerste, nie możemy wywnioskować, czy jest to chłopak, czy dziewczyna. Więc od nas zależy, czy chcemy powiedzieć nieco więcej, czy nie. Hadu in kerste? Odpowiemy je, jaj ha in kerste,
czyli tak mam chłopaka lub dziewczynę, albo nein, jag har inte en kæreste. Nie, nie mam. Możemy również rozwinąć to i powiedzieć na przykład nein, jag har inte en kæreste, jag är single. Nie, nie mam chłopaka, dziewczyny. Jestem singlem. W dzisiejszej lekcji to już wszystko. Mam nadzieję, że zobaczymy się już w następnej. Hej, hej!